Pierwsza wojna światowa była jednym z najkrwawszych konfliktów w historii. Zwiastowała nową erę na polach bitew. Po raz pierwszy w dziejach śmierć stała się masowa. W ogniu konfliktu kształtowały się postawy młodych ludzi, którzy później mieli decydować o losach świata. Ta wojna poprzedzała jeszcze straszniejszą. Jak potoczyłyby się losy świata, gdyby nie doszło do konfliktu? Pierwsza wojna światowa. Upadek człowieka. Berlin, rok 1914. Nikt się nie spodziewał nadchodzącego koszmaru. Na Alexanderplatz było tłoczniej niż dziś. Kamery filmowe były czymś niespotykanym. Przechodnie spoglądali na nie ciekawie i z beztroską. Miasto tętniło życiem i pyszniło się mianem stolicy cesarstwa. Od czasów napoleońskich obcy żołnierze nie stanęli na niemieckiej ziemi. Ci ludzie jeszcze nie wiedzieli, co oznacza wojna. To czasy zachwytu nad nowinkami technologicznymi. Automobile wzbudzały powszechny podziw. Zachłystywano się ich szybkością. Zapach benzyny był niczym perfumy. Mieszkańcy Europy początku XX wieku od 100 lat cieszyli się pokojem i dobrobytem. Z nadzieją spoglądali w przyszłość. Niemcy były drugą potęgą przemysłową świata. Ustępowały tylko USA. Zbroiły się po zęby. Życie było beztroskie. W pamiętnikach Karl Zuckmayer pisał: w świecie postępu ludzie czuli się bezpiecznie. Nikt nie dostrzegał nadciągającej burzy. Monachium, rok 1914. Miasto bawarskich królów. Tutaj znalazł schronienie pewien 25-letni Austriak. Nazywał się Adolf Hitler. Jego przyszłość nie wyglądała zachęcająco. Bez wykształcenia zarabiał na życie, kopiując panoramy miasta. W Monachium schronił się przed obowiązkową służbą wojskową. Już wtedy nienawidził ludzi innego pochodzenia. Hitler z całego serca wspierał niemiecki nacjonalizm. Szczerze nienawidził austriackiej monarchii cesarsko-królewskiej. Nie potrafił ścierpieć wielonarodowego imperium, a swoją przyszłość wiązał z Niemcami. Nie zamierzał walczyć w szeregach armii austriackiej. Przyszły przeciwnik Hitlera, Bernard Montgomery, mieszkał w Londynie, stolicy świata i brytyjskiego imperium, nad którym nie zachodziło słońce.
3 czerwca 1914 roku armia miała uczcić urodziny króla Jerzego V. Bernard Montgomery miał 26 lat. Mówiono o nim Monty. Niedawno powrócił z kolonii w Indiach. Wiodł wygodne, choć trochę nudne życie oficera. Wyższe sfery nie stawiały przed nim żadnych wymagań. Armia była jak klub dżentelmenów. Jeśli oficer był uprzejmy, awansował. Jeśli okazałby się dobrym administratorem w kolonii, czekało go dostatnie życie. Kariera Montgomery'ego właśnie tak się toczyła. To definitywny zmierzch starej Europy o feudalnych korzeniach. Większość jej władców była ze sobą spokrewniona. Brytyjski król udał się do Berlina, by złożyć wizytę kuzynowi, cesarzowi Niemiec Wilhelmowi II. Na znak więzi wymieni się mundurami wojskowymi. Powodem wizyty był ślub wnuczki cesarza Wiktorii. Przybył także drugi z kuzynów Wilhelma, car Rosji Mikołaj. Na razie jedyne wystrzały to saluty armatnie. 28 czerwca 1914 roku był przepiękny. Niestety aurę zepsuła prasa donosząca o zamachu na dziedzica tronu Austro-Węgier. Podczas wizyty w Sarajewie został ugodzony kulą z pistoletu serbskiego nacjonalisty. To iskra, która padła na beczkę prochu. Mało kto jeszcze przypuszczał, że tak się stanie. Z początku nikt nie myślał, że to początek światowej konfrontacji. Również brytyjscy politycy. Lloyd George powiedział później, że narody Europy powoli zsuwały się do kotła, w którym wrzała wojna. Wieści o śmierci Franca Ferdynanda nie wzbudziły żadnej sensacji. Tak zanotował austriacki pisarz Stefan Zweig. Ludzie cieszyli się wakacjami w Wannsee czy nad Morzem Bałtyckim. Tymczasem tego lata Europa popełniła samobójstwo. Kinderparty w Genau w Szwabii. Ilu spośród tych maluchów zginie na frontach II wojny światowej? Które z tych dziewczynek zostaną wdowami? Wyścigi konne w Ludwigslust. Damy z Mecklenburgu prezentują swoje najlepsze suknie. Dzieci znowu popisują się przed kamerą. Beztrosko psocą. To ostatnie chwile pewnej epoki. Jak każdego lata, niemiecki cesarz także udał się na wakacje, płynąc jachtem Hohenzollern do Norwegii. Tymczasem generalicja i politycy kierowali kraj ku zagładzie. Nie byli w tym osamotnieni.
Do tej pory w badaniach nad wybuchem I wojny światowej koncentrowano się na Niemczech. Obecnie wiemy, że odpowiedzialność za wywołanie konfliktu ponoszą wszystkie mocarstwa. Wspólnie się do tego przyczyniły. Wiemy, że w każdej stolicy ministrowie, premierzy i generalicja igrali z ogniem. Państwa centralne, czyli Niemcy i Austro-Węgry, pierwsze przekroczyły czerwoną linię. 4 tygodnie po zamachu w Sarajewie Austria wypowiedziała wojnę Serbii. W odpowiedzi jej sojusznik Rosja rozpoczęła mobilizację. Najlepszą obroną jest atak, dlatego Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji, a 2 dni później sprzymierzonej z nią Francji. Kości zostały rzucone. Wszyscy byli pewni, że wojna będzie krótka i poprawi sytuację w Europie. Niemcy wypowiedziały Francji wojnę 1 sierpnia 1914 roku. Cesarz zwrócił się do poddanych. Czas sięgnąć po broń. Wróg atakuje, choć cieszymy się pokojem. I dlatego musimy stanąć do walki. Wątpliwości i niezdecydowanie są zdradą wobec ojczyzny. Ludzi opanowała patriotyczna gorączka. To Audienzplatz w Monachium. Zdjęcia tłumom robi Heinrich Hoffmann, który w przyszłości ma być osobistym fotografem Hitlera. Gdzieś w ciżbie jest też i przyszły Führer. Oto i on. Nawet jeśli zdjęcie poddano retuszowi, jedno jest pewne. Przepełniony uniesieniem Hitler zgłasza się na ochotnika do wojska. Później będzie twierdził, że król Bawarii osobiście udzielił zgody na jego zaciąg, choć był obywatelem Austrii. To kłamstwo. W sierpniu 1914 roku panował chaos. Do wojska wstępowało wielu ludzi, w tym Hitler, którego przyjęto przez pomyłkę. To jedne z najtrudniejszych dni w jego życiu. Do właściciela kamienicy, w której mieszkał, pisał w liście, że dni, kiedy to spał do południa, a potem beztrosko malował obrazy i szedł do opery, słuchać Wagnera, minęły. Hitler trafił do 16. Bawarskiej Dywizji Rezerwy. Opisywał ją później jako elitarną jednostkę patriotycznych ochotników. To też propaganda. Achtung! Więcej was pedałów tu nie było! Następny! Oddział był kiepsko wyposażony. Żołnierze byli niewyszkoleni i starsi niż zazwyczaj rekruci. Po raz pierwszy odludek Hitler należał do jakiejś grupy. Jego regiment defilował przed królem Bawarii. Żołnierze maszerują na front. Obserwowałem nieprzebrane tłumy. Nie widziałem tyle radości i entuzjazmu, co tamtego dnia. Zapisał ochotnik Ernst Junger. Wszędzie widać podobne obrazki. W Wiedniu ludzie mieli nadzieję, że dadzą podstępnym Serbom lekcje. W Paryżu chciano wyrównać stare rachunki z Niemcami.
czułe pożegnania. Karl Zuckmayer zanotował później. Szliśmy na wojnę niczym młodzi kochankowie do łożnicy i jak oni nie wiedzieliśmy, co nas czeka. Większość żołnierzy była pewna, że wrócą do domów najpóźniej na święta. Niemieccy strategzy uważali, że szybkość działań jest jedynym kluczem do zwycięstwa. Kraj był w niekorzystnym położeniu. W Niemczech zawsze obawiano się walki na dwa fronty i od lat 80. XIX wieku próbowano temu zapobiec. Panowało przekonanie, że wygranie na froncie wschodnim i zachodnim jednocześnie jest niemożliwe. W 1914 roku ziściły się najgorsze obawy. Od zachodu znajdowały się Francja i Wielka Brytania, od wschodu – Rosja. Plan zakładał rozbicie wojsk francuskich, a potem wojnę z Rosją. Sztab powziął pewien zamysł. Uderzenie przez neutralną Belgię, które miało zadać miażdżący cios francuskiej armii nadciągającej z północy. Francja miała upaść w 42 dni. 5 sierpnia 1914 roku. Niemieckie wojska, łamiąc prawa międzynarodowe, wchodzą do Belgii. Napotykają na zaciekły opór. Niemcy się tego nie spodziewali. Po pierwsze, Belgia nie była celem ataku. Po drugie, jej armia była w pożałowania godnym stanie. O Belgach mówiono jako o czekoladowych żołnierzach. Z pomocą przyszła Wielka Brytania. 4 sierpnia wypowiedziała Niemcom wojnę. Po raz pierwszy w historii te dwa kraje znalazły się po przeciwnych stronach konfliktu. Od 100 lat brytyjscy żołnierze nie postawili stopy na kontynencie. W skład brytyjskiej ekspedycji wchodził Bernard Montgomery. Prawdę mówiąc, był uradowany jak dziecko. Na północno-zachodniej granicy Indii zakosztował walki z Afgańczykami, ale to było coś innego. Nawet Monty nie przypuszczał, na co się zanosi. Wciąż myślano kategoriami szarży kawalerii, dlatego naostrzył nawet swój miecz. Wojnę wyobrażano sobie tak, jak bitwę epoki napoleońskiej. Ta miała być zupełnie inna. Niepodobna do żadnej poprzedniej. Pod każdym względem. Karabiny maszynowe zabijały w ułamku sekundy. Wojna należała do maszyn. Po raz pierwszy toczono ją na niebie. Żołnierze ginęli jak muchy w niewyobrażalnych cierpieniach. Technika wojenna znacznie się rozwinęła i taktyka za nią nie nadążała. Żołnierze byli przerażeni. Masowa zagłada zaczęła się stopniowo pewnego pięknego lata. Potyczki w Belgii były dopiero początkiem. 6 sierpnia 1914 roku, okolice Liège. To niezwykłe pamiątki z tamtego dnia. Szklane negatywy, przypadkiem odkryte na Pchlintargu. Zdjęcia pierwszych spośród milionów zabitych.
O ich zrobienie poprosił ksiądz z pobliskiej wsi. Miał nadzieję, że później zdoła zidentyfikować ofiary. To prawdziwe oblicze wojny. Widzimy, co czyni ona ludziom. To jak przemysł nastawiony na zabijanie. Rodziny tak chciały zapamiętać poległych. Jako młodych i pełnych energii. Rzeczywistość tej wojny miała być zupełnie inna. Ktoś próbował uchwycić wygląd zmarłych niemal w chwili śmierci. Wyobraźmy sobie, że tak by się sprawy nadal miały. Dysponowalibyśmy 10 milionami zdjęć, portretów śmierci. Młodym ludziom wpajano, że oddać życie za ojczyznę to honor i radość. W letnim skwarze maszerowali po 40 km dziennie. Niemcy nie czerpali wody ze studni, obawiając się, że Belgowie je zatruli. Z tego też powodu nie były bezpieczne liczne winiarnie. Wszędzie mnożyły się posterunki kontrolne. Szerzyły się najdziksze plotki, że belgijscy cywile urządzają zasadzki i strzelają do Niemców. Wszystko wzięło się z tego, że zasięg przeciętnego karabinu wynosił 1600 metrów. Nie sposób było ocenić, kto strzela. Nawet z kilometra nie da się rozpoznać, czy napastnik nosi mundur, czy nie. Czy snajperzy mogli się kryć w wiatrakach? A może figle płatała wyobraźnia niedoświadczonych ochotników. 19 sierpnia niemieckie wojska dotarły do uniwersyteckiego miasteczka Louvain. Mieszkańcy musieli oddać wszelką broń. Sprzeciw był karany śmiercią. Gdy cesarska armia się kwaterowała, wprowadzono godzinę policyjną o 8 dla miejscowych. Dwudziestego piątego sierpnia na jednym z punktów kontrolnych wartował starszy, zmęczony i poirytowany żołnierz. W ciemności padły strzały. Czy to belgijscy snajperzy? Żołnierze zaczęli strzelać do okien. Podpalono niektóre domy. Nawet Duma Miasta, średniowieczna biblioteka, padła ofiarą płomieni. Strawiły 230 tysięcy tomów. Następnego dnia oczom ludzi ukazało się zniszczone Śródmieście. W drodze na front, do Louvain, zawitał także szeregowy Hitler. Opisał je jako kupę gruzów. Cierpienie mieszkańców umknęło jego uwadze. Co wywołało nocną strzelaninę? Obecnie wiadomo, że nie stali za nią belgijscy snajperzy. Prawdopodobnie przestraszeni niemieccy żołnierze strzelali do siebie nawzajem. Dysponujemy udokumentowanymi przypadkami takich pomyłek. Żołnierze i oficerowie opisywali je w prywatnych listach czy pamiętnikach.
Mieszkańcom Leuven przyszło zapłacić słoną cenę. 200 rozstrzelano bez sądu czy udowodnienia winy. Mężczyzn wywieziono do Niemiec jako robotników przymusowych. Te wypadki nadwyrężyły reputację cesarstwa za granicą. Wroga propaganda przypominała o masakrze. Niemców przezwano Hunami lub po francusku świniami. Pikenhauby stały się symbolem zła. Dawniej wojny były prowadzone w cywilizowany sposób. Podczas I wojny światowej było zupełnie inaczej. Państwa nie traktowały siebie wzajemnie jako godnych przeciwników. Jedno przedstawiało drugie jako bestie, którą trzeba zgładzić. Ten sposób postrzegania przeciwnika pozwala nam zrozumieć, czemu pokoju nie zawarto w 1915 roku. Każda ze stron dążyła do ostatecznego zwycięstwa. Niemiecka propaganda przedstawiała cesarskich żołnierzy jako kochających dzieci dżentelmenów. Ten na drzwiach pisze: porządni ludzie, nie niepokoić. Rzeczywiście, po kilku tygodniach wypadki, takie jak w Leuven, przestały się powtarzać. Ale było już za późno. Niemcy wkroczyli do Brukseli, a pod koniec sierpnia 1914 roku Belgia została pokonana. Cesarska armia wykonała zadanie na czas. Od Paryża dzieliła ją tylko jedna przeszkoda. Marna, w północnej Francji. Cel był coraz bliżej. Niemcy na razie mieli przewagę. Do niewoli dostały się tysiące francuskich żołnierzy. Pod koniec sierpnia wydawało się, że Niemcy zwyciężyły na zachodnim froncie. Tak przynajmniej twierdziło najwyższe dowództwo i podjęto fatalną decyzję. Dwie pełne dywizje wycofano z walk pociągami i skierowano je na wschodnią granicę, gdzie Rosja przeprowadziła mobilizację szybciej niż się spodziewano. Jej armia wkroczyła do Prus Wschodnich. Wojska z Francji miały ją powstrzymać. Kiedy przybyły na miejsce, było już po decydującym starciu. Losy walk na froncie rozstrzygnęły się pod Tannenbergiem. Niemcy odniosły zwycięstwo, a 90 tysięcy rosyjskich żołnierzy trafiło do niewoli. Wraz z nimi w ręce Niemców wpadły tony sprzętu. Ojcem zwycięstwa był Paul von Hindenburg. Stał się bohaterem narodowym. Uchodźcy mogli powrócić do domów. Bitwa pod Tannenbergiem była ważnym zwycięstwem, ale należy zadać sobie pytanie, jakie były jego następstwa strategiczne. W 1914 roku kluczowa była kampania we Francji. Tannenberg nie zmienił nic w sytuacji militarnej Niemiec. Nie rzucono Rosji na kolana, na froncie nie działo się nic.
Uwaga wszystkich skupiła się na zachodzie, gdzie spodziewano się decydującej bitwy. Września 1914 roku wojska niemieckie przekroczyły Marne. Od Paryża dzieliło je 18 kilometrów. Rząd ewakuował się z miasta, ale wola, by bronić stolicy, pozostawała niezłomna. Żołnierze na front docierali taksówkami. Nadeszła chwila decydującego starcia. Brytyjczycy zdołali dołączyć do koncentrującej się armii francuskiej. Bernard Montgomery tak pisał do matki. Staliśmy się zahartowani. Śpimy pod gołym niebem przy każdej pogodzie. Można do tego przywyknąć, podobnie jak do tego, że twarzy i dłoni nie myłem od 10 dni. Bitwa nad Marną miała zadecydować o losach wojny. Państwa zachodnie rzuciły do boju wszystko, czym dysponowały. Milion brytyjskich i francuskich żołnierzy stanął naprzeciwko 750 tysięcy Niemców. I wtedy zdarzył się cud nad Marną. Po kilku dniach krwawych starć Niemcy się wycofali. Zrobili tak nie bez przyczyny. To nie był nagły odwrót. Okazało się, że przeciwnik ma przewagę liczebną i armii niemieckiej groziła klęska. Między atakującymi oddziałami były duże luki, które mogli wykorzystać przeciwnicy. Wtedy dał się odczuć brak dwóch dywizji wysłanych do Prus Wschodnich. Ale o losach starcia zadecydowało coś innego. Niemieckie oddziały utraciły ze sobą kontakt. Brakowało zapasów. Najwyższe dowództwo wydało z Luksemburga rozkaz, by wycofać się na pozycje łatwiejsze do obrony. Po raz pierwszy na tej wojnie Niemcy zasmakowali porażki. Przełamanie linii obrony nad Marną było niemożliwe. Wojska niemieckie mogły dostać się w okrążenie. Marzenie o szybkim pokonaniu Francji rozwiało się. Nie udało się zrealizować sztabowych planów. Losy wojny stały się niepewne. Mieszkańcy Niemiec o niczym nie wiedzieli. Chyba że rozmawiali z żołnierzami na przepustce, jak z tymi w Lipsku. Chłopcy nadal chętnie bawili się w wojnę. Malarz August Necker tak pisał do żony z frontu. Kiedy myślę o tych dwóch małych chłopcach, chwyta mnie strach, że już więcej ich nie ujrzę. Rzeczywiście, niedługo później zginął. Zaczęło się zabijanie na masową skalę. Po kilku tygodniach zaprzestano publikowania w gazetach list zabitych. Były zbyt długie. Rodziny były informowane, pogrążały się w żałobie, ale ludzie nie mieli świadomości, ilu żołnierzy ginie na froncie. Nadal maszerowali na front, obawiając się, że nie zdążą wziąć udziału w walkach. We Flandrii obydwie strony zaczęły się okopywać. Powstawały okopy główne i łącznikowe. Rozstawiano zasieki z drutu kolczastego i budowano fortyfikacje. Niekiedy dzielił je metr. Ludzie chowali się w ziemi, tylko ona dawała ochronę przed ogniem artylerii.
Niemcy stali się mistrzami budowania okopowych umocnień. Jedni, zanim dosięgła ich śmierć, w okopach spędzili lata, inni kilka dni. Do października 1914 roku także ochotnicy powąchali prochu. Entuzjazm z wybuchu wojny znikł bezpowrotnie. Szeregowy Hitler był na froncie. 29 października padł rozkaz ataku na brytyjskie pozycje. Regiment po raz pierwszy wziął udział w walkach. Żołnierze nie mieli hełmów i nie potrafili strzelać z nowych karabinów. 3 na 4 zginęło. Hitler napisał później, że wojna była dla niego jak uniwersytet. Zetknął się z trudami, niebezpieczeństwem, brakiem współczucia i w ogóle ludzkich uczuć. Żołnierze byli jak mięso armatnie. Wiem, że przed wojną Hitler nie przejawiał wielu ludzkich uczuć. Na froncie wyzbył się ich całkowicie. But in the First World War, this seems to have been knocked out of him completely. Hitler przedstawiał siebie jako żołnierza frontowego, ale spędził na nim zaledwie 4 dni. Znalazł sobie spokojne zajęcie w sztabie. Został kurierem. Opisywał tamten czas jako najlepsze dni życia. Dla wielu stowarzyszy był sztabowcem, który nie dzielił z nimi trudów frontowego życia. Obecnie trudno je pojąć. Koszmarne warunki cierpieli żołnierze obydwu stron. Zimno, wilgoć, brud i ciągłe zagrożenie. Ze 110 tysięcy żołnierzy, którzy w sierpniu wyruszyli na wojnę, 90 tysięcy zginęło lub odniosło rany. W październiku Bernard Montgomery otarł się o śmierć. Dowodził kompanią. Postanowił zdobyć niemiecki okop i osobiście ruszył na przeszpiegi. Został postrzelony. Kula przebiła płuco. Jeden z podkomendnych chciał go ratować, ale został śmiertelnie ranny. Pod osłoną nocy jego żołnierze spróbowali odciągnąć ciała zmarłych. Okazało się, że Montgomery jakimś cudem przeżył. To była gorzka lekcja. Nie tylko pojął, na czym polega współczesna wojna, ale zrozumiał, jak łączy żołnierzy i oficerów, czego wcześniej nie znano. Im mocniej krytykował szafowanie ludzkim życiem, tym bardziej próbował je chronić, starając się być lepszym dowódcą. Pierwsza wojna światowa odcisnęła na Montgomerym silne piętno.
przeciwieństwie do Hitlera, w późniejszej karierze zawsze starał się osiągnąć cel jak najniższe straty. Potworności wojny okopowej były dla niektórych nie do zniesienia. W listopadzie 1914 roku saksoński porucznik Kurt Sejmisz napisał w pamiętniku: każdego dnia uciekają do nas francuscy żołnierze. Mają dość życia w okopach. Zachodni front pod koniec 1914 roku. Strefa śmierci szeroka na kilka kilometrów i biegnąca od Morza Północnego po granicę ze Szwajcarią. Sytuacja pozostaje bez zmian, a milion młodych ludzi zginęło na marne. Pod koniec 1914 roku Niemcy posunęli się trochę w głąb Francji, a na wschodzie zatrzymali rosyjską ofensywę. Wciąż nie dochodziło do decydującego zwycięstwa, ale z kolei sprzymierzeni także nie byli w stanie zadać ostatecznego ciosu. Zaskakujące, ale nikt nie snuł takich planów. W ciągu kilku miesięcy zginęło milion ludzi. Dwa miliony rodziców pogrążyło się w żałobie. Tak jak tych dwoje wyrzeźbionych, których syn Peter pochowany jest na cmentarzu w belgijskim Laszlo. Miał ledwie 18 lat. Tyle samo zajęło wykonanie tych rzeźb. Matka napisała, że to rana, która nigdy nie powinna się zagoić. Berlin tuż przed świętami 1914 roku. Nie tak miały wyglądać. Gdzie ci bracia i ojcowie, którzy w sierpniu byli pewni, że wrócą do domu przed Bożym Narodzeniem? Wielu z nich już nigdy nie ujrzy rodzin. Rok 1914 okazał się najkrwawszym w trakcie tej wojny. Święta na froncie to jedzenie z kuchni polowej zamiast pieczonej kaczki. Zimno i ciągłe niebezpieczeństwo zamiast choinki i rodzinnej atmosfery. Wigilia we Flandrii. Kurt Sejmisz napisał, że noc jest gwiaździsta. Po raz pierwszy od dawna. Wydał rozkaz, by nie strzelać, jeśli to możliwe. Podobnie rzecz się ma w brytyjskich okopach. Porozumiewamy się krzycząc i gwiżdżąc. Zapisał Kurt Sejmisz. Brytyjczyk Bruce Banswold dodawał: po odśpiewaniu kolędy Niemcy wystawili świeczki. My także. Byliśmy gotowi świętować. Kilku śmiałków wychynęło z okopów. Weszli na ziemię niczyją. To było wspaniałe i dziwne zarazem.
Święta sprawiły, że na krótką chwilę staliśmy się przyjaciółmi. Brytyjczyk Ernest Molay napisał później: Niemcy się zbliżyli, a my podeszliśmy do nich. Rozmowa z ludźmi, którzy próbowali nas zabić, była niezwykłym doświadczeniem. Wiemy o ponad 30 podobnych przypadkach. Samowolny rozejm trwał nawet do 10 dni, aż do nowego roku. Co więcej, po obu stronach nie było nikogo chętnego, by od nowa toczyć wojnę. Oto zdjęcie dokumentujące takie niecodzienne spotkanie. W nadchodzących latach nie było już szans na zawieszenie broni. Cichy bunt tego, co w człowieku ludzkie. Idylla trwała, dopóki pozwalali na nią oficerowie. Koniec końców zmusili żołnierzy do walki. To był sygnał dla ludzi z przeciwnego okopu. Musimy znowu do was strzelać. Ta rzeź trwała 4 długie lata. Pozostawiła po sobie świat niepodobny do tego sprzed 1914 roku. Nie doszłoby do II wojny światowej, gdyby nie okropieństwa okopów. Pociągnęły za sobą niepokoje i załamanie struktur społecznych, a także kryzys ekonomiczny. Pozostały rachunki do wyrównania. Jak Europa wyglądałaby dziś, gdyby w 1914 roku przywódcy państw wykazali się odrobiną rozsądku? Trzeba było kolejnej wojny, żeby ludzie nauczyli się do siebie zbliżać i ze sobą porozumiewać. Wersja polska dla VOD.pl, Masterfilm. Tekst Marcin Roszkowski. Czytał Marek Ciunel.